Cześć, z tej strony Julia Kostera, witam Cię serdecznie na moim kanale. Jak Ty jesteś, to albo dlatego, że mnie oglądasz, albo dlatego, że interesuje Cię piercing. Dzisiaj nagrywam filmik, o który sporo osób mnie pytało, prosiło. Jak wiecie, od jakiegoś czasu koleguję się z Leoną, która zajmuje się kolczykami. Pytaliście się mnie, czy boli mnie na przykład jakieś przekucie, jakieś w ogóle zadawaliście mi tyle pytań, a ja się nie znam w ogóle na tym piercingu. Jeżeli masz słabe nerwy, no to przewiń do tego momentu, ponieważ zaraz będziemy przekuwać ucho, więc będzie widać igłę. I jeżeli to się jakoś brzydzi, czy słabniesz po tym, no to radzę odstawić. Mnie też to trochę brzydzi, więc ja nie wiem, jak ja będę oglądać ten film, ale nie wiem, jak ja w ogóle wytrzymam, bo się tak trochę panicznie boję. Miałam co prawda tego Helixa, ale dzisiaj robimy w ogóle 4 przekucia, co mam nadzieję, że nie umrę, nie zadaję. I zaraz po tym przekuciu będzie Q&A z pytaniami od Was, jakie zadawaliście mi na moim Instagramie. Jeżeli mnie obserwujesz na Instagramie, to polecam wpaść, to jest nazwa, ponieważ często właśnie zadajecie mi pytania, albo sobie rozmawiamy. Ja się trochę zaczynam stresować, denerwować i się plączę, ponieważ jestem coraz bliżej tych przekuć, więc Leono, gotowa? Zapraszamy. Dostałam, jak tutaj widzicie, obok mnie leżą serduszka. W razie jakbym się miała stresować, mdleć, to żeby mieć coś ściskać. Ale nie wiem, czy to coś da, bo zaczynam teraz czuć. Tylko mnie nie bije. Dobra, mam nadzieję, że nie pobiję. Ewentualnie zwyzywam i zacznę przeklinać. Będzie krew, krzyk, wisk, ból. To jest, kiedy przychodzisz do piercera, chcesz sobie zrobić kolczyk i mówić takie coś, nie? No ty masz tyle kolczyków, że ja nie wiem, jak zobaczcie w ogóle na ucho Leono, ile ona tego tam ma. A to czajcie? Tu. A, Jezus Maria. Ja już to tak ściskam, że ja będę miała zaraz ręce umięścione, dłonie. Tu robimy kończa? Tutaj robimy 2 na tym. Nie dotykamy tego. Kurde. Bo już jest czyste. 2 na płatku. No. I tylko co? A na drugim robimy tego. Aha, czyli to jest ta druga, trzecia dziurka, to tak. Jest druga i kończ. I tak. Wymieniamy to na kółko. Tak. Dobra, moim zdaniem jest ok. Zaraz sobie zobaczysz. Zrobimy. Strasznie. Dobra, moi drodzy. To jest ten moment, kiedy ja już naprawdę mój stres już jest tak wysoko, bo jak widzicie, mam markerem pozaznaczone dziurki i widzicie, ile robię. Tutaj robimy 2 i tutaj robimy 2, z tym, że tutaj jedna w tym samym miejscu, 2, a ta jeszcze w jednym miejscu i się boję mega tego w środku ucha, bo podobno będzie krew i tragedia, więc mam nadzieję, że Leona ją szybko zatamuje i że nie będzie już tak źle, a ja zamknę oczy. Może, nie musi, ale może. To mnie nie pocieszy i tak. Więc ja zamknę oczy i tak już spokojnie do tego podejdę. I mam nadzieję, że nie będę płakać, ale wiem, że pewnie mogę krzyknąć albo zemdleć, więc... Głęboki wdech i wydech. Okej. Wyciągnij mi to z ucha. Czysto. Ja to dalej czuję w tym uchu, ale no bo jest, uspokój się na spokojnie, żebyś mi się nie majtała, żebym sobie na spokojnie mogła przełożyć. Tak. Już ci się krzywda nie dzieje. Co prawda gorsze jest przekładanie, ale wszystko nie, już jest okej. Okay. Już ja mam zamknięte oczy, tylko podglądnęłam, ale ściskam stoi się. Nie, okej, okay, będzie okej, okay. Już jest, na krew się nie pojawiła, wszystko jest super. Przepraszam, że się śmiałam. Nie szkodzi. Też bym się śmiała na twoim miejscu. O, jak Kacper by się śmiał. Kacper, dobrze ci tak, babo. Jesteś niedobra dla mnie. Yes. Nie było tak źle. Ale nie było też zajebiście. Ale było szybko. Widziałam twoje zdenerwowanie, zamknij się. To szybko, szybko wyciągnij to. Okej, okay, moi drodzy, Leono teraz przygotowuję drugą igłę, żeby nie ukłuć drugi raz. Więc będzie podobno nieprzyjemne, ale nie aż tak jak ta chrząstka i... O, wyjmij to już znowu. Nie była wyciągnięta. A, wyciągnięte już. Tak. Ale dalej to czuję. No, rurkę masz. Aha. Boli, boli. Okej, już. Boli, boli dalej. Boli. Aż, słyszę. A! O, już nie boli.
Słuchajcie, wiem, że nie patrzy się na was, a Ricardo też ma inny próg bólu, nie? To mnie może to boleć, ja mogę przy tym krzyczeć, a dla was może to być ukłuciem tylko i... A co chwila tylko, już teraz czuję się zajebiście, już nic nie mogę. Ale jeszcze ostatni raz, jeszcze ostatni mój krzyk. O nie, jeszcze raz. Teraz serio boli. Wcześniej nie bolało. Nie, wcześniej udawało. A wiesz, jak ułożyć uszami? Co jest z nią? Czyścimy. Zapinam ci te kółeczko. I chyba. No to słyszeliście co z mojej strony tyle stąd. Wiem, że pewnie nie wyglądam za ciekawie, ale widzimy się na Q&A-u. Dobra, więc myślałam, że otworzyłam szafkę kolanem, ale nie jesteśmy już po wszystkim. I generalnie tak, jeżeli mamy zacząć od ja zacznę od odczuć, zanim przejdziemy do Q&A, no to tak jak widzieliście, trochę mnie bola hardball. To tak trochę bolało podczas tego wszystkiego, ale chwilę potem już teraz w ogóle nie czuję bólu, a mam uszy pełne złota. Mi się mega podoba efekt, dajcie coś w ogóle co sądzicie. Bezpośrednio nie mamy pytań wybranych, ale tak jak wcześniej mówiłam, dodałam pytajkę, tak to się nazywa? Na Instagramie. Sylamona wybierze parę pytań i na niego odpowiemy z tych takich najciekawszych. Dobra, zaczniemy od końca. Czy miałaś ziarnina? Jeśli tak, to w jaki sposób się jej pozbyć? Ja nigdy nie miałam, nawet nie wiem co jest, ale mamy tutaj specjalistkę, która wam odpowie na to pytanie. Ziarnina to jest narośnięcie, przyrost tkanki. I po prostu jest taka bóla? Tak. To się robi, jak zaniedbacie przekucie, szarpnicie, często odleżyny, czy jak śpicie na boku, w którym macie kolczyk, odgniatacie ucho i pojawia się ziarnina. Jest to losowe, jakby piercer ani wy na tej pielęgnujecie super dobrze. No, nie mamy na to, nie wiem jak to, wpływu. Trzeba mu to zebrać. Harbol! Harbol, oddawaj! On wziął co do pyszki i uciekł, jest teraz ciemno. Czy nie krępowało ci robienie kolczyków intymnych, bo miałaś, chyba kiedyś robiłaś. Tak, to znaczy w Polsce zrezygnowałam z intymnych, bo nie dorośli jeszcze chyba ludzie do tego, bo miałam jednego klienta i to przez niego zrezygnowałam z intymnych w Polsce. Przychodził do mnie co tydzień i robił w męskim narządzie rozrodczym przekucie. No to okropne tak. Trochę. On przychodził co tydzień, ja mogłam ceny zawyżać i jak chciałam, on płacił. On po prostu chciał, co tydzień mówił, że coś mu nie pasowało, ja wyciągnąłam kolczyk i weź spójrz, zrób jeszcze raz. Ja okej. W momencie kiedy, uwaga, zatrudniałam sobie chłopaka do pomocy, magicznie nagle mój zaczęło się wszystko gaić i już nie wrócił. Już nie wrócił, bo chłopak miał robić. Tak, ale już to często się zdarzają, że są tacy zboczeńcy, co lubią sobie przyjść. To normalne. Ale w sutkach jak robisz, to się nie krępujesz. Nie. Baby też się nie krępują? Cycuszki. Elegancko. Czy planujesz jeszcze jakiś kolczyk? Jeżeli chodzi o mnie, to przed chwilą zrobiłam tyle, że może póki co przystopuję, ale nie zapytajmy się... zrobimy z cztery w twarzy. No, cztery w twarzy. O, no. Te małe. No, jeszcze w intymnych i w ogóle sutki. O, tak. No, wszystko. Nie, żartuję, mi na razie dość, a ty? Bo ty masz dużo dosyć. Nie, ja już nie mam miejsc. Ja twarz za dzieciaka sobie sama zrobiłam. Tu mam. A, widać taką dziurę, no. A nie miałaś w nosie nigdy? Nie. Nie podobają mi się bardzo. Mi się podobały kiedyś, ale się boję. One są zbyt pospolite. Ja nie lubię rzeczy, które ma każdy. Ja lubię znaleźć miejsca na tatuaże czy na kolczyki tam, gdzie nie każdy ma. Tak, żeby było coś innego. Takie, o wow, co to? O, widzę często, czy się ci się włosy wplątują. O, mi w tego Helixa, w sumie na początku to bardzo jakoś zwracałam uwagę, ale teraz wiadomo, że czasami mi się gdzieś tam coś tam zahaczyło, czy jak byłam u fryzjera, to zawsze mówiłam do fryzjera, żeby uważał, mam tą kolczykę i się haczy. Każdy robił to ostrożniej w ogóle, ale tak to jakoś nie zwracam na to uwagi, ale wydaje mi się, że trochę się haczy. I jeszcze druga część pytania, jak wyglądały twoje pierwsze dni po przekuciu? Po Helixie, tak jak pewnie po tym teraz kończu, tak to się nazywa, nie będę mogła leżeć na tym uchu, bo jakby jest to nieprzyjemne i boli, więc przez chyba pierwszy tydzień albo dwa nawet nie mogłam leżeć na tym uchu, bo po prostu ciągle to czułam. I mimo, że tego Helixa zrobiłam dwa miesiące temu, to mam tak, że na co dzień mnie nie boli, jak dotknę sobie teraz, to mnie nie boli, ale jak na przykład mocniej nacisnę, czy Kacper mnie złapie za buzię i mi gdzieś tej dotknie, to czasami potrafi mnie zaboleć, ale to nie jest taki ból, że ja płaczę i nie wiadomo jak, tylko po prostu tak poczuję takie nieprzyjemne uczucie, ale
to schodzi. Najpierwsze dwa tygodnie są moim zdaniem takie trochę najgorsze, bo to wiadomo, rana się goi i się jeszcze będzie goić długo. A propos właśnie spania, mam patent. Rób sobie łyżeczkę. Tak, wklęśnięcie, przytykasz do ucha i możesz się tak? No bo jest jakby przestrzeń między ręką a uchem i można się położyć na boku. Ja to mam sprawdzone, testowane, jest okej, bo robiłam sobie to trzecią dziurkę, jak wiadomo odbieraliśmy to, chociaż łapkę. I właśnie spałam na tym boku, bo ja tylko na tym śpię. I dałam radę. Nie bolało. A kiedy ostatni raz zrobiłaś sobie kurczyka w uchu, ale w chrząstce, a nie w tym płatku? O Jezu. Dawno, dawno. Ja w chrząstce, jako tylko chrząstki to mam najświeższy, to kończę. Rok temu. No dobra, to już tam wszystko ma zdrowe, zaraz ale będę bolać trochę. Właśnie nie. Ja mam rok czasu kończę, a ostatnio z 2-3 miesiące temu miałam z nimi mega problem, bo zahaczyłam przez sen, nieświadomie szarpnęłam i od nowa jakby krew, limfa, wszystko mi wyciekało. Czyli trzeba bardzo to uważać przez głównie chyba pierwszy rok. No to jest dalej rana, więc nieważne ile czasu masz, szarpniesz mocniej, jakby narywasz tkankę i ona musi się zregenerować i wygoić, więc czy masz rok, miesiąc, 5 lat, to wydaje mi się, że trzeba uważać. Czy często miałaś sytuację, gdzie klientka nie wytrzymała z bólu i chciała skończyć? Jakby nigdy zabiegu stricte nie przerwałyśmy, ale miałam takie, Boże, wyjść, już, dość, zabierz, albo takie, że chwytały mnie za rękę, gdzie miałam w niej igłę i ciągnęły, więc są też takie przypadki, że macie jakieś niekontrolowane ruchy i robicie sobie krzywdę i to jest niekomfortowe, no bo jednak, wiecie. No i może sobie sama a dziewczyna jak mnie łapie, no to ja nie wiem jakby co robić, bo też to jest dla mnie nie spodziewam się po prostu tego, no nieprzewidywalne. Ale dziwne, ja takie miałam, jak ja chodziłam na szczepienie i pobieranie krwi, to często jak on już mi się zbliżał, to ja odpychałam normalnie i też mi zawsze mówi, nie rób, bo ci wkujemy, źle coś zrobimy, a ja po prostu mam taki lęk przed tymi igłami, ale na pobieraniu krwi, bo teraz co ja prawda się stresuję, a to, to jest niesamowite. Ja chodzę i pielęgniarka musi mi blaszkę położyć, ja wyciągam wtedy rękę, rozmawia jedna ze mną, druga trzyma mnie za nogi i wtedy dajemy radę. To przynajmniej tyle, nie wiem, ja zawsze mam takie, że ja już czuję, że już lecę, albo muszę włączyć słuchawki sobie dać do uszu i oglądać Netflixa i jedną rękę mieć tak i w ogóle zająć głowę czymś innym, żeby ona mi to zrobiła. Nie, ja muszę oddychać jak na porodówce, bo tak się ze mnie śmieją, że takie... Czy ze zgodą rodzice Leono zrobiłaby Helixa 12-14-latkom? I te pytanie pojawia się tu i u mnie bardzo często. Powiem tak, jeżeli przyjdziesz z rodzicem, bo czasami biorą starsze siostry, koleżanki, ciocie, wujków i może to rodzica, później po kilku dniach zdaje się prawdziwy rodzic, to myślę, że tak, ale tak, 13-14 lat to jest wiek na bardziej takie poważniejsze przekucia, no bo 12-latka jeszcze nie jest chyba na tyle świadoma o pielęgnacji i zagrożeniu, jakie może być. No bo się podoba, to zrobi, to potem zrobi, no dobra, to dobra, nie będzie. Boli, to nie dbam. Ile w ogóle masz kolczyków? Czyli dwa w języku, sutki, dwa w języku, sutki, kończę, róg, tu mam 3 dziurki i tu jedną, tragus, 12. Siuprułam. Dobra, okej, podziwiam, naprawdę niesamowite. Septum miałam 10 razy robione i to przez siebie samo. Septum czy gdzie? No ta krówka. A czy miałaś w nosie? No, krówkę, ale nie ten ostryga. To miałam z 10 razy, 3 razy miałam labreta, czyli ten tutaj, taki, mam jeszcze bliznę. Więc czyli ty lubisz się kłócić. No ja lubię ból, ale nie polecam wam robić sobie tego samego w domu, że sami sobie, nawet jeżeli macie zajawkę na to, czy myślicie, że umiecie. Tak, ja mam bliznę, taką szramę, widać o to. No masz dużą. I ona jest, no bo to tylko nieświadomość powoduje rany. I o, Harvard szedł. I ten film, halo, proszę się położyć. I ten film też nie powstaje po to, żebyście uczyli się sami robić kolczyki w domu, bo to jest niebezpieczne. No ja jestem pieszczarką od 4 lat. Ucząc się, jakby bez szkoleń, byłam po prostu młoda, robiłam sobie sama. Ale tak, to chodzę też do specjalistów, no bo nie zauważymy wszystkiego. Odpowiednie skąd, materiał, no okej, no to umiem dobrać, no ale z tyłu nie zobaczy, czy dobrze idzie. A ty byś sobie zrobił kolczyka? No to chodź, zrobimy ci. Takie kółeczko wystające na uszkach. Co ty na to, Harbisz, o? Nie.
Dobra, moi drodzy, więc tak jak powiedziałam, wydaje mi się, że na wszystkie takie pytania podstawowe odpowiedziałyśmy, głównie Launo. Jeżeli macie jeszcze jakieś, no to już kierujcie je bezpośrednio do Launo na jej Instagramie, tutaj się wam wyświetlą nasze, więc możecie wpadać. To samo co do piercingu, jak jesteście chętni, to nie wiem, ja to jest jedyny piercer, do którego chodzę i będę chodzić, więc też przy okazji zapraszam was do Launo i mam nadzieję, że film wam się podobał. No i dzięki wielkie za obejrzenie, pamiętajcie, standardowo powiem jak każdy youtuber o zostawieniu lajka, jeżeli film był fajny, komentarza i subskrypcji na kanale. Do widzenia! Pa, pa! Bye!